2 km dalej kolejne miejsce, Greenways Landing. Zobaczymy, co w tym miejscu, co to miejsce nam przyniesie. To miejsce wygląda ciekawie, interesująco, szczególnie te zwalone drzewo rosnące tam w wodzie. W takim miejscu mogą się trzymać okonie, jak również kalopy. Także myślę, że w tym miejscu pozostanę na dłużej, prawdopodobnie przez noc, aż do jutrzejszego poranka. Postawię również siatki na krewetki. Może mi się uda złowić jakąś żywą, która później posłuży mi jako przynęta. Na jednej wędce już coś pociągnęło na prąsa. Zobaczymy, co to jest. Tak jak mówiłem, że można spodziewać się po takim krzaczkiem okonia, więc już po paru minutach mam piękną sztukę. Okonek, który nie wróci do wody, bo nie można go wypuścić. Na pewno niektórzy zastanawiają się, co zrobiłem z rybami, które do tej pory złowiłem. Otóż ciągle jestem w granicach 120 km od Adelaidy, poruszam się w takim obszarze i co drugi, trzeci dzień wracam do domu, więc zabieram rybę ze sobą, a w międzyczasie przetrzymuję ją w przewoźnej lodówce SC i zasypuję lodem, także w ciągu 2-3 dni ciągle jest świeżutka i zawożę do domu i tam dopiero daję do lodówki. Im dalej będę się posuwał w górę rzeki, oczywiście nie będę tak często wracał w ten czas do domu, więc złowioną rybę będę musiał wypuszczać, oczywiście oprócz karpia. Od czasu do czasu po prostu zostawię sobie jakąś na kolację i na bieżąco zjem. Tak wygląda sprawa z moimi rybami. Po długim oczekiwaniu mam w końcu branie. Oczywiście jest to karp, który przyciągnął praktycznie żółkę do brzegu. Trzcinę i w trzcinie siedział. Mam coś na wędce, dobrze się szarpie. Może duży karp? Jednak poszedł w krzaki i zaczepił się. Nie wiem, czy go wyciągnę. Nie aż taki duży, trochę się zabrudził. Myślałem, że większy, bo ciągnął porządnie. Udało mi się go wyciągnąć jakoś. Thank you.
Nie każdy wie, że Murray River jest trzecią najdłuższą spławną rzeką na świecie, po Amazonce i po Nilu. Murray River jest spławna na odcinku 1986 km, a cała Murray River ma długość 2756 km, licząc od źródła do ujścia. Przesunąłem się troszeczkę dalej, o 10 metrów, na drugą stronę tego krzewu. Jest dosyć czyste miejsce tutaj. Woda jakby troszeczkę głębsza, wydaje mi się. No i będę tutaj próbował. Znowu mały karpik. Takie maluchy tylko tutaj biorę. Dzisiaj jest ciepły dzień, 31 stopni, ale można wytrzymać. Jutro ma być trochę cieplej, może do 35. No ale co zrobić? Zbliża się już lato, to znaczy jeszcze jest wiosna, ale za miesiąc już przyjdą upały, prawdopodobnie będzie lato. Dzisiejszą obiadokolację będzie oczywiście rybka. Będzie złowiony okonek dzisiaj i będą 4 żeberka z 2 złowionych karpi. Dlaczego żeberka? Karp ma bardzo dużo drobnych ości, a żeberka, no to żeberka. Po prostu grube kości, które można wyciągnąć w każdej chwili. Rybka oczywiście będzie zrobiona w inny sposób. Będzie w sosie curry. Dodaję w tej chwili troszeczkę wegety. Do smaku. I również curry. A na koniec podleję to mleczkiem czy kremem kokosa, mleczkiem kokosowym. Teraz rybka się pięknie już tam gotuje. Oczywiście będzie to zdrowsze, niż gdybym to usmażył na oleju. No i rybka w curry już gotowa. Teraz tylko usiąść i konsumować.
tym razem taki maleńki jezierski, czyli okonek. I tak karp niechcąco został wypuszczony. Chciałem go lekko oczyścić z piasku, a on mi się wyrwał i poszedł. No, popełniłem przestępstwo. Nie powinienem go wypuścić. No i w końcu mam coś porządniejszego. Piękny golden perch. Nie mogę go wziąć tak normalnie, bo mogę się skaleczyć. Ma bardzo ostre skrzela, jak żylety. Nie mogę go wziąć, ale może go spróbuję za chwilę jakoś podnieść. Za chwilę go zważę. Średnio łowi się percze o wadze do 2 kg. 2,5 to już bardzo duży. Rekordowy prawdopodobnie był 6 kg. Ten tutaj dochodzi do 2 kg. Prawie 2 kg. No więc jest praktycznie, można powiedzieć, waga normalna, najczęściej spotykana.